co pani kandyduje? Kandyduję po to, żeby zmienić Warszawę, żeby Warszawa wreszcie była... Ale szans na wygraną nie ma żadnej. ...dla ludzi. No, ale trzeba o tym mówić, bo jednak okazuje się, że pod względem PKB na głowę mieszkańca jesteśmy lepsi od Sztokholmu. A jakość życia tutaj w Warszawie naprawdę jest niska. Nie dba się o potrzeby mieszkańców. Gmina nie realizuje tych swoich takich podstawowych zadań, na przykład w zakresie pomocy społecznej, czy w ogóle polityki społecznej. Jak nie realizuje, to trzeba do prokuratora. No, nie realizuje, udaje, że realizuje, ponieważ przeznacza tak niskie środki, że w ośrodkach pomocy społecznej jest około 150 zł miesięcznie na jednego podopiecznego. Więc po prostu udaje, że realizuje, ale nie pomaga. To też pogarsza sytuację ludzi na rynku pracy, bo to jest miasto wielkich korporacji. Te korporacje wyzyskują, zatrudniają na umowy śmieciowe. No i ludzie jakby nie mają nic z tego, że one tutaj zarabiają. A gdyby istniała pomoc społeczna... No jednak mają pracę. No mają pracę, ale gdyby istniała pomoc społeczna, to jednak takie oferty pod tytułem 4 zł za godzinę, prawda, no to nikt by ich nie brał. Takie są oferty w Warszawie? No w ochronie są. W ochronie są nawet takie. I po prostu chodzi o to, żeby ludzie jednak odmawiali w takiej sytuacji podjęcia pracy i wtedy no ten rynek się ucywilizuje i te korporacje będą musiały no jakieś lepsze dawać oferty, czyli znaczy, bardziej się z nami podzielą. Będą musiały dawać więcej niż opieka społeczna. Na pewno będą musiały dawać więcej, a poza tym nie będzie opłacało się podejmować pracy w takim jakimś totalnym stresie, upokorzeniu i tak dalej. Człowiek będzie miał jakąś tutaj wolną wolę, bo w tej chwili nie ma, jest zmuszony taką pracę podejmować. Czyli, bo to jest nowa interpretacja wielkiego sporu o umowy śmieciowe, tak zwane. Tak. Na ogół słyszymy, że umowy śmieciowe są złe, no ponieważ wynikają, no, że nie są złe, ale wynikają z tego, że prawo pozwala zatrudniać ludzi na takich lipnych warunkach. A pani teza jest taka, że inwazja umów śmieciowych jest skutkiem słabości, czy też faktycznego nieistnienia pomocy społecznej w Polsce, w Warszawie zwłaszcza. Tak, tak.